Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Some nice cash, and there was never a dull moment. I handled things like inventory management, balancing the books, labor negotiations, and janitorial services. Hey, somebody's got to do it. That particular day, for everybody else, it was Thursday. For me, it's the day I got fucked. Dawno w Mafię nie grałem. Mam kolejny raz okazję. Kurde, ślepy jestem. O. Także dajcie mi się wczuć w to. I dostał. Pokaż się. Dobra, super. Po trzech razy sztuka. Dobra. Kurde. Yep, that guy's dead. Dobra. Jeszcze ktoś tu jest? Nie ma. No i spadamy stąd. Kurde, jak tu się dziwnie jeździ. Jeśli nic się nie wydarzy, widzimy się na miejscu. Siemanko. Jesteśmy na miejscu zaraz. Ostatnia prosta dosłownie. Muszę się z powrotem przyzwyczaić do tego trybu jazdy. Ale póki co jest bardzo spoko. To jest chyba tutaj. No i co teraz? Halo? Co, ja mam tu wjechać, czy co? Uno momento. Dobra, nawrócę. Jak to jest dziwne sterowanie. Ostatnio grałem w GTA, to było zupełnie inaczej. Może... Thank you.
Kurde, co tu zrobić? Dobra, wysiądźmy. O! Trzeba było podejść i wdusić E. They get the message? Loud and clear. Good. Now don't go disappearing on me, Jimmy. I got another job for you soon. Dobra. Zróbmy jeszcze jedną misję. Sprawdź swoją mapę, by zobaczyć wszystkie dostępne miejsca. Wykonuj je, aby fabuła potoczy się dalej. Staraj się uzyskać jak najlepszy wynik w każdej misji. Możesz zabijać przeciwników, niszczyć samochody i jeździć z dużą prędkością. Od tego, jak sobie poradzić, zależy będzie suma otrzymanych punktów. Super. Dobra, bierzmy furkę. Co to jest? Chwila namysłu. Mamy gdzieś misję? Halo? Nie, no to co? Jedziemy na chwilę namysłu, nie? To jedziemy. Kuźwa, jeszcze psy za mną. Dobra, słuchajcie. Widzimy się na miejscu. O. Co my tu mamy? Jimmy. Mówi to. Sprawy z Chinolami nieco się skomplikowały. Jaki zasrańc. Eddie Fu. Porachował wszystkie kości mojemu kuzynowi. Synowi i jego ludziom. Znasz mnie, Jimmy. Rodzina to świętość. PS, mordeczko. Urwę Ediemu jaja i rzucę je szczurom na pożarcie. Najpierw jednak rozwalę jego ekipę i spalę. Spalę Chinatown do fundamentów. Idź na miasto, zdewastuj parę chińskich sklepów, dobra? Rozpętaj strzelaninę w dwóch chińskich sklepach. No dobra. Let's do it. Dobra, to mapa na miejscu. Dobra, jedziemy siać po strach i zniszczenie. Z drogi śledzie, bo Kuba jedzie. Dobra, widzimy się na miejscu, Emma.
Go on. We got a homicide here. Suspect is off. Suspect is about 6 feet tall, average size. All units, code green. Back to the station. First, I gotta lose this tail. Gotta shake these guys first. First, I gotta lose this tail. Use extreme caution. Use of automatic weapons is authorized. All units, code green. Back to the station. Surely there are better uses for your time, officer. All right. Now get out of here before I change my mind. Dobra, jedziemy dalej. Udało się ich przekupić. Daleko to jest? No, całkiem blisko. Kurde, jeszcze musiałem wyjechać. We got a homicide here. Suspect is armed. Nice one. That guy's dead. Ooh.
We got a homicide here. Suspect is armed. No i się udało. Kurczę. Fajna misja bardzo. Przepraszam, że tak mało mówiłem, ale skupiłem się na grze. Dobra, teraz żeby zbudować podejrzeń. Elegancko jedziemy. Tu sobie stańmy. Patrzcie, jaki garnek. Elegancio Francio. Dobra, mamy statystyki. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do następnych odcinków. No i cóż, jak się podobało, zostawcie łapkę, skomentujcie, czy dobrze poszło, czy słabo. Pozdrawiam, siemano. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z trzech mieszkań w mieście. Każde z nich ma garaż, w którym możesz zaparkować swoje samochody. Garaż jest wspólny dla wszystkich mieszkań. Obejrzyj mapę, by znaleźć mieszkanie. Okej, dobra. Ja pojadę do mieszkania i wtedy zakończę grę. A chyba muszę tutaj wjechać. O, poznaję to miejsce. Tutaj chyba Vito mieszkał. O ile dobrze pamiętam. To jest to samo. Ale widać, że szaty ładnie poprawili graficzne. I wydaje mi się, że pomysł z kładzeniem się do łóżka był o wiele lepszy niż takie coś. Cóż, już się żegnałem. Nic więcej dodać.